Dziś parafia świętego Michała Archanioła w Łodzi żegna z bólem swojego proboszcza, księdza Leszka Kaczora. Odszedł on do domu ojca w godzinie miłosierdzia, o godzinie 15:15 dnia 26 listopada 20 roku, w 55 roku życia i w 29 roku kapłaństwa. Zmarł w wyniku pandemii koronawirusa COVID-19, opatrzony świętymi sakramentami. Pozwólcie Państwo, że wypowiem tych kilka słów pożegnania w imieniu naszych parafian, których z pewnością, gdyby nie obostrzenia sanitarne związane z pandemią, byłoby tutaj o wiele więcej. Ksiądz Leszek Kaczor objął naszą parafię 17 lipca 2016 roku, w 27 roku istnienia naszej parafii, z całym dobrodziejstwem wielkich problemów do rozwiązania, jakie stwarza między innymi stan zaangażowania religijnego środowiska łódzkiego, jak również ciągnąca się w zbyt długim czasie budowa nowego kościoła. Od samego początku, mówiąc kolokwialnie, wziął się do roboty. Wspólnie z wikarym, księdzem Filipem, panem kościelnym, panem organistą i garstką parafian, sposobem gospodarczym na początku wyremontował i wymalował kaplicę. Naprawił przeciekające dachy, pozyskał okazały ołtarz i stację drogi krzyżowej oraz zmienił wystrój wnętrza kaplicy. Pojawiła się oczekiwana od zawsze msza święta dla dzieci, którą osobiście sprawował. Przywiązywał do tego wielką wagę i z radością zobaczyliśmy, że w naszej parafii są także dzieci. Powstała schola dziecięca, która ubogacała liturgię mszy świętej, a owieczka Magda przynaglała dzieciaki do dobrych uczynków. Na potrzeby budowy kościoła ustanowił w trzecią niedzielę miesiąca tak zwaną tacę inwestycyjną, która pozwoliła na rozpoczęcie prac budowlanych. Założono w całości dach, w części już był założony, ale dokończył, a na nim panele słoneczne. Ocieplono szczyty i dachy kościoła i plebanii, pozyskano ławki, wstawiono okna, w tym ogromne i kosztowne okno witrażowe. Założono instalację elektryczną, otynkowano wnętrze kościoła i plebanii i wiele innych prac, które trudno mi w tym momencie wymienić. W otoczeniu i wnętrzu kaplicy również nastąpiły zmiany. Figurka Matki Bożej Niepokalanej została odnowiona i pomalowana. Pojawiły się ławki przed kaplicą, a także zwykła rzecz, kwitniki przed kancelarią parafialną. Na stronie internetowej naszej parafii mogliśmy zobaczyć i przeczytać, co się tutaj dzieje na bieżąco, zarówno na placu budowy, jak i w bieżących wydarzeniach w naszej parafii. W noc wigilijną 2017 roku odprawiono w nowej świątyni pierwszą mszę świętą. Była to pasterka. Był pełen kościół ludzi. Przyznam, że wielu z nas myślało, że nie dożyjemy tego dnia, kiedy przyjdziemy tutaj na mszę świętą. Była wielka radość. Wyczuwało się wspaniałą atmosferę. Zainstalowano oświetlenie, prowizoryczne ogrzewanie, wstawiono ławki i krzesła. Ściany kościoła zostały przybrane gałązkami świerka. Zwisające lampiony, pięknie ubrane choinki tworzyły niepowtarzalny nastrój. Na tle makiety przedstawiającej nasz nowy kościół postawiono dekorację żłóbka, a do tego żywa szopka z Maryją, żywym dzieciątkiem, świętym Józefem, aniołkami i pastuszkiem grającym na flecie. Gdy zabrzmiała kolęda „Bóg się rodzi”, echo niosło się po surowych jeszcze murach, a w naszych oczach pojawiły się łzy wzruszenia. Doczekaliśmy.
Przez całe lato, od maja do listopada 2017 roku, mogliśmy już uczestniczyć w nabożeństwach w Nowym Kościele do czasu rozpoczęcia w nowym roku kalendarzowym dalszych prac budowlanych. Z inicjatywy księdza proboszcza powstały nowe formy liturgiczne, nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Ksiądz Marek Izdorczyk zostawił nam piękny obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i właśnie zaczęła się nowenna do tej Matki Bożej i były również, zaczęły się nabożeństwa fatimskie. Po każdej mszy świętej zaczęliśmy odmawiać już w pełnym brzmieniu egzorcyzm do naszego patrona, świętego Michała Archanioła. Ksiądz proboszcz zapraszał też ludzi, którzy pokonali swoją niewiarę i trudne, skomplikowane sprawy życiowe, aby dawali nam świadectwo. Organizował wspaniałe parafiady, przy okazji odpustu loterie fantowe, koncerty. Nasi kapłani, ksiądz Leszek i ksiądz Filip, to górale z Beskidu Sądeckiego. Już po roku ksiądz proboszcz zabrał nas na wycieczkę objazdową w te strony, w Dolinę Popradu, również do swojej rodzinnej parafii w Barcicach. Kochał te miejsca, tęsknił do nich, organizował także kolonie dla dzieci, które sam prowadził. Gdy pytaliśmy, dlaczego przyszedł do nas, skoro tam, skąd przyszedł, jest tak pięknie, do nas, do Łodzi, do naszej parafii, odpowiadał: bo jestem wam tutaj potrzebny. Ludzie go kochali. Cieszyliśmy się, że Pan Bóg dał nam takiego proboszcza. Miał zawsze dla każdego miły uśmiech, oddane serce i ręce, gotowe do pracy. Mówił często: dziękuję wam, kochani, za wszystko, ale proszę o jeszcze. Zdajemy sobie sprawę, że tego jeszcze było za mało. Za mało aktywności z naszej strony, za mało ofiarności, zarówno finansowej, jak i zaangażowania się w sprawy parafii, o które tak często prosił. Teraz widzimy w tych trudnych czasach pandemii, jak przydatny jest Kościół o dużej powierzchni, gdzie można zachować w miarę wszystkie obostrzenia sanitarne. Kochany księże proboszczu, dziękujemy ci, że Pan Bóg postawił cię tutaj, w tym miejscu, w naszej parafii, która była twoją pierwszą proboszczowską parafią i niestety ostatnią. Byłeś z nami krótko, 4,5 roku zaledwie, a tak dużo dobra zostawiłeś po sobie. Niech dobry Bóg przygarnie cię do siebie i wynagrodzi ci wszystkie trudy posługi duszpasterskiej. Chociaż za chwilę stąd odjedziesz w swoje rodzinne strony, do swoich ukochanych Barcic, nigdy o tobie nie zapomnimy. A gdy skończy się pandemia, da Pan Bóg może, pojedziemy modlić się na twoim grobie. Czuwaj nad nami, nad swoją pierwszą i ostatnią parafią. Módl się za nami, do naszego patrona, świętego Michała Archanioła, wodza niebieskich zastępów, aby wspomagał nas w walce ze złem, a szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strącał do piekła. Amen. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. Panie Boże, nie znamy Twoich dróg i cierpimy, ale wierzymy, że wszystko ma sens i dlatego dzisiaj dziękujemy Ci za kapłana, którego nam dałeś na proboszcza naszej parafii. W imieniu wspólnot parafialnych Margaretka, Asysty i Wieczernika i Żywej Róży żegnamy dzisiaj naszego księdza proboszcza i przyjaciela. Księże proboszczu, żegnając cię,
Dziękujemy za całe dobro, jakie nam wyświadczyłeś. Zrobiłeś tak wiele przy budowie i wykańczaniu nowego kościoła, ale jeszcze więcej zrobiłeś dla swoich parafian, dla kościoła żywego, ponieważ zjednoczyłeś i scaliłeś naszą wspólnotę wokół ołtarza pańskiego. Chociaż młodszy wiekiem od wielu z nas, byłeś dla nas ojcem, bratem, przyjacielem, a przede wszystkim pasterzem, który wskazywał drogę do Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Takim Ciebie zapamiętamy i na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i modlitwach. Księże proboszczu, Bóg zapłaci za wszystko, za wszystkie msze święte, modlitwy, spowiedzi, za wszystkie udzielone sakramenty, a także za wspólne pielgrzymki, które dawały nam tyle radości. Żegnając Ciebie dzisiaj, ufamy, że Matka Najświętsza zaprowadziła Cię do nieba, a dobry Bóg przytulił do swojego miłosiernego serca. Jeszcze bardzo prosimy, wstawiaj się za nami u Pana Boga, aby nikt z nas, z całej powierzonej Ci owczarni, nie zginął. Spoczywaj w pokoju, nasz kochany księże proboszczu. Wierzymy, że odeszłeś po to, aby żyć wiecznie. Panu Bogu w Trójcy jedynemu prawdziwemu, Matce Bożej, Królowej Różańca Świętego, niech będą dzięki za świętej pamięci księdza proboszcza Leszka Kaczora. Dziękujemy za wszystko księdzu Leszkowi, a teraz się z nim musimy niestety pożegnać. Zostaje w sercu i w pamięci.